Matko Najświętsza, to konto chyba naprawdę jest warte 700 zł! Jakie to są rzeczy? Siema, siema, tutaj Tori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i proszę państwa, dzisiaj kupimy sobie 3 kolejne konta w StumbleGuysie, ale uwaga, pierwsze z nich kupiłem za 7 zł, drugie kupiłem za 70 zł, a trzecie kosztowało 700 zł. Naprawdę było to dużo, więc mam nadzieję, że coś mocnego na tym koncie będzie. Ale jak coś, to konto za 700 zł pomogła mi je kupić pewna osoba. Dołożyła mi do niego, więc bardzo dziękuję tej osobie. Ona nie chciała, żebym ją mówił na odcinku, kto to dokładnie jest, ale po prostu chcę jej podziękować, bo dzięki niej ten odcinek może powstać. Możemy zrobić tak, że jak będzie tutaj dużo łapeczek w górę, to zrobimy jeszcze droższe konto na kolejnym filmie. Że będę musiał kupić na przykład konto, nie wiem, za 800, 900 albo znowu za 1000 zł. Więc dobijajcie dużo łapeczek w górę pod tym odcineczkiem, jeśli chcecie takie kolejne mocne odcinki z tej serii. No i oczywiście zostawcie subika na moim kanale po więcej przekozackich filmików. Naprawdę, widzowie, warto mnie tutaj subskrybować. Na przykład tutaj wysiadam wam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie tutaj pojawić w kolejnym odcinku, właśnie wystarczy, byście mieli subika. A no i bardzo ważna rzecz też jest taka, że jak wy macie konto, które chcecie mi dać do odcinka, no to koniecznie wysyłajcie na mojego Instagrama Toriety, tam się na pewno dogadamy. No a teraz przechodzimy już do pierwszego konta. A więc, mordeczki, lecimy z kontem za 7 zł. Oby coś dobrego tutaj było. I już od razu jeszcze przypomnę, żebyście oglądali do końca, bo dzisiaj będzie konto jeszcze za 70 zł i za 700 zł. Ale okej, na tym koncie widzę, że mamy sporo gemów i stampy końców. Ej, zaczyna się całkiem spoko, bo to jest konto tylko za 7 zł. Oprócz tego 16 koronek, spoko. Tromba Mati, w ogóle ciekawy nick. No ale okej, nie o tym. Karnet zbytnio nie jest wbity. Weźmy sobie, mordeczki, najpierw w kroki. Jeśli chodzi o kroki, to z tego co widzę, troszkę ich jest, więc nie najgorzej. Mamy nawet pixel stepsy. Tutaj jakieś flowersy, oprócz tego zobaczcie, mamy jajka wielkanocne, więc spoko. Animacje, okej, jak na konto za 7 zł nie ma tragedii, też ich troszkę jest, bywało gorzej. Wejdźmy sobie w emotki, czy będzie jakaś specjalna? Jest i to nawet nie jedna! O kurcze, mamy bananka specjalnego i jeszcze puncha! Ej, naprawdę fajnie, konto za 7 zł ma dwie specjalne emotki. Oby był chociaż jeden specjalny skin, to będę zadowolony. Wchodzimy sobie teraz w skiny, mordeczki, i co tutaj będzie? Zaczynamy od tych słabszych, no troszkę ich jest, ale wiadomo, nie jakoś dużo. Mamy tego niemieckiego Olivera Kana, nawet spoko. Dobra, lecimy niżej, teraz zielone, szybko je przelećmy. O, mamy taklera, spoko, dobra, fajnie, fajnie. No i teraz niebieskie. Okej, niebieskie to już się zaczyna robić coraz ciekawiej. Dobra, przechodzimy do fioletowych. Czy będzie to jakiś fajny, rzadki skinek? Jest bałwanek, nice, czyli karnecik był kupowany kiedyś na tym koncie. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego będziemy mieli? No na razie takie dosyć podstawowe skiny, okej. I jeszcze jest Black Demon, więc spoko. I teraz to, co interesuje mnie najbardziej, czyli legendy i specjale. Trzymajcie kciuki, ktoś nie zostawił łapki w górę, niech zostawia, to nam przyniesie szczęście. I mamy, mordeczki, gumibira, w sensie tego candy bira. I oprócz tego, patrzcie, Jaked Rudolph, czyli świąteczny skinek z karnetu za ostatni level. Mega spoko, na takim koncie nie spodziewałem się go. Są też dwa skiny tutaj supermenów. Oprócz tego, mordeczki, dwa specjale. O kurcze, Kajorajo. Ej, to jest jeden z rzadszych specjali też, więc naprawdę fajnie. No i mamy Reni Ridera z karnetu. Mordeczki, jestem naprawdę mega zadowolony z tego konta. Jak za 7 zł, naprawdę spoko. No dobra, mordeczki, wjeżdżamy teraz na konto za 70 zł. Po pierwsze, za 7 zł jestem naprawdę zadowolony, więc mam nadzieję, że to konto za 70 przyniesie mi szczęście, a to za 700, które też sobie zaraz otworzymy, będzie jeszcze przekozackie. W sensie po prostu, że będzie jeszcze dużo lepsze. Dlatego wchodzimy sobie na to konto za 70 i mamy tu od razu tego skina, który był za darmo, ale jest legendą, więc w sumie spoko. Ciekawie się zaczyna. Oprócz tego jest naprawdę dużo gemów. Ej, zobaczcie, ile mamy gemów i stumble coinsów. Mega spoko wynik, a jeśli chodzi o koronki, no to jest ich 5, nie jest to za dużo, ale przynajmniej jakieś są, więc nie najgorzej. I mamy 30 level karnet tu wbity, czyli będzie tu skinek Liquid Rainbow na pewno i oprócz tego będzie ta emotka specjalna, ale kozacko. Dobra, i świetnie się zaczyna. Przypominam, to jest konto za 70 zł, a tu już jest karnet nowy wbity. Okej, wchodzimy sobie na początek może tutaj nie w skiny, tylko oczywiście w kroki. Do skinów przyjdziemy zaraz. I w krokach mamy też tutaj te piękne nowe ptaki, dowsy. A poza tym, no nie ma ich jakoś dużo, ale przynajmniej są te ptaki z karnetu. Oprócz tego, co tu będzie? Animacji troszkę jest, nawet jest ta taka śmieszna z czaszką. Dobra, fajnie, całkiem dobrze zaczynamy. Co będzie w emotkach? No, zobaczmy, jest ta jedyna specjalna, ale zawsze coś, widzowie, nie narzekam, dobre i to. No i przechodzimy teraz do skinów, czyli do tego, na co czekamy. Wy oglądacie ten film do końca, bo już zaraz będzie konto za 700 zł otwierane. Najpierw to za 70, jeszcze zobaczmy skiny, co my tutaj mamy. Uwaga, lecimy niżej, no niebieskich jest sporo, ale tutaj nas interesuje bardziej, czyli fioletowe. I mamy, mordeczki, Cherry Beera! Pięknie, naprawdę to jest dobry skinek, więc ja się z niego cieszę. On był co prawda z karnetu, ale no fajny, fajny, za 30 level. Wejdźmy sobie niżej, czy będzie coś
jeszcze ciekawego właśnie tutaj w epikach? Chyba zbytnio nie, szkoda. No ale może legendy mnie zaskoczą. No i już widzimy, że oczywiście jest Jetpack Jones, który jest też z Karnetu i to jest fajny skin, jakiego tutaj trzeba wyróżnić. Ale czy coś jeszcze dobrego będzie? Dark Angel! Dobrze, mordeczki, Dark Angel, naprawdę fajny, rzadki skinek, to mnie cieszy. Zjeżdżamy niżej, zjeżdżamy niżej. Tu już specjale się zaczynają i będzie ich kilka. Patrzcie na to! Okej, mamy 4 skiny specjalne i to jakie? Wow, Liquid Rainbow oczywiście z Karnetu, Inferno Dragon, ale mamy też Diamond Demona i Bolta, czyli skiny, mordeczki, które są strasznie rzadkie i strasznie ciężkie do trafienia, no bo one są w tych darmowych kołach, naprawdę zazdroszę tej osobie, że ona je trafiła, co prawda to już jest teraz moje konto, ale wiecie, trafić te skiny to też musi być naprawdę mega fajne, bo to się tak cieszycie. No więc co tu dużo mówić, spoczko konto, ale teraz przed nami najciekawsze, lecimy do konta za 700 zł. A więc dobra, mordeczki, wchodzimy na konto za 700 zł, ja dalej nie wierzę, że ono tyle kosztowało. Zobaczymy, jakie tutaj będą skiny. Mam nadzieję, że to się zwróci. Oby to było coś rzadkiego, błagam. No i dobra, co my mamy w menu? 3D Guy, ej, świetny start, naprawdę tego konta. 3D Guy to jest skinek, który był tylko i wyłącznie w ofercie, więc on jest dosyć rzadki, bo nie dało się go trafić. Oprócz tego 4684 gemy. Matko najświętsza, to konto chyba naprawdę jest warte 700 zł. Jakie to są rzeczy? A to jest dopiero początek. Ej, dobra, lecimy dalej. Dobra, 31 koronek. Myślałem, że tutaj będzie trochę lepiej z koronkami. Nick Popcorn.pl, w ogóle fajny nick. Mamy ukończony Stumble Pass, na serio? To oznacza, że będzie też Liquid Rainbow tutaj odblokowany. Mega dobrze, jeszcze ta emotka będzie minimum jedna specjalna. Widzowie, zapowiada się świetnie. Zaczniemy sobie od kroków, których tu jest mnóstwo. I mamy te piękne sunglasy z Sany. One są giga spoko. No i są też te nowe dufsy, czyli takie ptaki, które lecą. Tak jest, mordeczki. Ej, strasznie się cieszę z tego konta. Jak za 700 zł, to jest duża cena, ale na razie zapowiada się, że to konto może się zwrócić. No ale dobra, co my tu jeszcze mamy? I tak wszystko zależy od skinów, więc przejdźmy sobie do animacji. Jeśli chodzi o animacje, to też jest ich mnóstwo, naprawdę jest ich dużo. No i też dużo ciekawych animacji, na przykład ta z fajerwerkami. Ej, one są naprawdę dobre. Cieszę się bardzo, patrzcie to, jak to tańczy śmiesznie. Przechodzimy do emotek. Teraz trzymajcie kciuki, żeby tutaj było coś specjalnego. Błagam, błagam, błagam! O proszę, o proszę! 3 specjalne już są, a to chyba jeszcze nie koniec. Patrzcie, przytulanko, oprócz tego mamy pancza, jest też z tego co widzę tutaj wślizg, czyli kopniak. No i jeszcze będzie coś niżej. O, super punch jeszcze odblokowany. Oprócz tego, Jezu, ile tego jest. Mamy jeszcze buta wodnistego. No i mordeczki, jeszcze elektryczne serce. Ale dobrze, patrzcie, w ogóle tęcza nawet jest, ten od 3D Gaja specjalny, ile tu jest emotek. Nie wierzę w to. No i przechodzimy do skinów, najważniejsza rzecz na tym koncie. Proszę, proszę, żeby coś dobrego tutaj było, proszę państwa. Więc lecimy sobie na razie na spokojnie, zielone skiny, ich jest bardzo dużo, tak samo jest dużo już widzę niebieskich, więc to oznacza, że mogą być tutaj fajne epiki na przykład i fajne legendy i oczywiście specjale. Dobra, co my tu mamy? El Luchador, czyli El Primo, kozacko jest on tutaj odblokowany. Dobra, coś jeszcze ciekawego? No w sumie Sugar Skull też jest fajnym skinem. Dobra, lecimy niżej i mamy właśnie tą tutaj Cherry Beer, czyli ten skinek z Karnetu. O, nawet Shiro jest, dobrze, mordeczki, podoba mi się to. Mamy nawet Retro Gaia, też go bardzo rzadko spotykam, więc cieszę się z niego. Oprócz tego Boxing Crew, to jest fajny skinek też z Karnetu. Zjeżdżamy troszkę niżej, coś ciekawego tu jeszcze widzowie będzie w tych epikach. No jak nie, to już przejdziemy sobie do Legend i tam mam nadzieję, że coś jeszcze mocniejszego dostaniemy. Dobrze, Black Demon, to zawsze cieszy. Uwaga, legendy się zaczynają. Trzymajcie wszyscy kciuki, widzowie. Pepperoni nawet jest odblokowany. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy nawet Jetpacka Jonesa z tego Karnetu. Oprócz tego jest Super Bones, on też jest rzadkim skinem. No oczywiście 3D Guy, którego już widzieliśmy w menu. No i zjeżdżamy sobie niżej. Tutaj już się zaczynają naprawdę spore emocje. Pięknie, kolejny skinek z Karnetu, Ceral Killer. I oprócz tego Guten Evil, czyli tamten wcześniejszy karnecik też był wbijany i to cały. Mamy nawet mordeczki Onitsu. Ile tu jest dobrych skinów. Dobrze, Goblin Mecha, Bananek. Nawet jest mordeczki Sprinkles. No i skiny super bohaterów, Cyborg. Cyborg wjeżdża, a to konto, widzowie. I jeszcze Capybara jest. Capybara. Już widzę, że tutaj są kolejne mega mocne skiny. Patrzcie, Mrs. Invisible. Oprócz tego Mr. Invisible. Nawet mamy Dark Angela. Ej, to konto się zapowiada świetnie. I teraz widzowie, trzymajcie kciuki. Ile tutaj będzie specjali? Proszę, żeby było, nie wiem, chociaż 5. To jest naprawdę drogie konto, więc proszę o 5 specjali. Uwaga! Ohoho! Jojoj! Ależ się to rozkręciło. Zacznijmy od tego, że jest Glowman. Oprócz tego mordeczki mamy kapitana Goldherta. Jest z Saitai Shung, oczywiście Inferno Dragon. I mamy Liquid Rainbowa z Karnetu. Piękny specjalek. Oprócz tego Dynamite
tron, jest Kayo Rayo, mamy Reina nawet, nie no, dobre mega konto, The Free Spirit i Sensei Firefist. A wam dziękuję, że trwaliście do końca tego filmu, jak chcecie więcej odcinków z tej serii, to wysyłajcie mi swoje konta na Instagramie, możecie tam do mnie pisać, tam się na pewno dogadamy, wtedy na przykład wasze konto tutaj otworzymy na odcinku. Do zobaczonka, trzymajcie się, w kolejnych filmach się widzimy, siemano!